Dzieci i młodzież w studenckich ławach. Widok jest zaskakujący, ale właśnie na tym polega urok drugiego dnia Festiwalu Nauki. Dzieci mają bezpośredni kontakt z nauką. Nie tylko odwiedzają sale wykładowe i laboratoria. Studenci przygotowali dla nich specjalne pokazy, warsztaty i zajęcia praktyczne. Zamiast lekcji przyjechaliśmy dzisiaj do Uniwersytetu Zielonogórskiego i spędziliśmy czas na wykładach o ciekłym azocie. Bardzo ciekawe, byliśmy już na wykładzie z fizyki, z ciekłego azotu, no i bardzo mi się podobało. A Uniwersytet Zielonogórski jako uczelnia też się podoba? Jest dla ciebie atrakcyjny? Tak, jest ciekawy, dużo wykładów, można się czegoś nauczyć. Jak podkreślają pedagodzy, Festiwal Nauki sprawia, że skomplikowany i dynamiczny świat nauki stoi przed uczniami otworem. Bardzo fajna sprawa. Młodzież może dotknąć, zobaczyć, poczuć naukę, którą poznaje poprzez doświadczenie, nie tylko z podręczników. Przyjeżdżamy tu już chyba 6 rok, czy 7 nawet. Naprawdę dzieciaki tak są zadowolone. Później to przekazujemy w naszej szkole, pokazujemy zdjęcia, takie robimy różne prezentacje. Także to, co zobaczymy tu dzisiaj, pokażemy również w swojej szkole. Organizatorem wydarzenia jest oczywiście Uniwersytet Zielonogórski, a to już 14. edycja Festiwalu Nauki w tym roku pod hasłem z UZ dookoła świata. W murach Uniwersytetu studiują żacy z Turcji, Grecji czy Portugalii, stąd pomysł na to, aby podzielić się z mieszkańcami swoją różnorodnością. Z okazji drugiego dnia festiwalu na wszystkich wydziałach przygotowano mnóstwo ciekawostek. Ogromnym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się gry komputerowe, roboty i wirtualna rzeczywistość. Prezentujemy swoje zaplecze laboratoryjne, czyli głównie to, co posiadamy i to, co używamy w dydaktyce. Ostatnio mieliśmy możliwość zakupu dosyć nowoczesnego sprzętu, także staramy się tej młodzieży pokazać to, co mamy najnowsze, czyli powiedzmy jakieś roboty. Głównie tutaj dla dzieci pokazujemy roboty, dla osób z liceum też inne laboratoria, takie jak grafika. W pierwszym dniu festiwalu pracownicy naukowi oraz studenci tradycyjnie wyszli do Zielonogórzan. Na stadionie uniwersyteckim przy ulicy Wyspiańskiego stanęło Centrum Nauki z Prawdziwego Zdarzenia. Oprócz eksperymentów i ciekawostek naukowych można było tam zjeść coś oryginalnego. W rolę kucharza wcielił się profesor Georgi Melikidze, który serwował gruzińskie specjały. Ważnym elementem niedzielnej odsłony Festiwalu Nauki była druga edycja biegu dla transplantacji. Idea biegu jest szczytna, chodzi o propagowanie wiedzy na temat przeszczepów. Mimo niesprzyjającej aury na starcie biegu zameldowali się niemal wszyscy biegacze. 14. odsłona Festiwalu Nauki udowodniła, że Uniwersytet Zielonogórski jest jednym z najważniejszych punktów na mapie miasta, a miasto uniwersyteckie po raz kolejny na Festiwal Nauki przyciągnęło gości nie tylko z ziemi lubuskiej.